Czy zagram w Gothic? Nie jestem do końca przekonany. Tak patrzę na tą ankietę. Czekajcie. O Jezu, zdjąłem okulary. Nie powinienem był tego robić. O mój Boże. Screen region. Zdjąłem okulary i całą prawdę poznaliście na mój temat. Cała prawda o Rock Alone 2K w pasie. Czekajcie, gdzie ta ankieta? Gdzie ta ankieta? Ankieta, ankieta. Boże, ile tych rzeczy się pojawia na tej mojej stronie? Ach, zwyciężył Gothic i to tak mocno. Ale nie jestem przekonany, ja myślę, że nie wiecie, o co prosicie. To jest taka stara gra, która wygląda już tak średnio. Ona nie ma takiego gameplaya ani płynnego, ani dialogi nie są jakieś wybitne, no. Nie mówcie nikomu, że byłem bez okularów. Nie róbcie screenshotów, nie rozprowadzajcie ich po internecie. Bo moja legenda padnie na twarz bez okularów. No ale co zrobić? No jak to jest, no? Wiedźmina bym jeden przeszedł chętnie. Zagrałbym też w dodatek do GTA, ale gdzieś tu jest na dole. No ja nie wiem sam. Jak zaczęła moja się przygoda z krasnoludami i dlaczego najbardziej lubię tą rasę? To jest długa historia. Zaczęła się od Warhammera. Fabularnego. O Jezus Maria. Świetnie się bawiłem tam grając krasnoludem. No i potem już jakoś tak zostało, no te brody. Szybki krok, ja też lubię szybki spacer. Nie lubię natomiast biegania. Krasnoludy też nie są biegacze, nie? No. Dużo by opowiadać. Co mi się śniło? Śnił mi się Star Wars The Old Republic. Za dużo gram w to ostatnio i po prostu przebija mi przez rzeczywistość. Czy w ustawieniach dźwiękowych korzystam z jakichś efektów? Na przykład basy na żywo? Nie, może powinienem. Mój głos byłby milszy, bardziej atrakcyjny dla miłych pań, których tu tysiące u mnie zawsze na live'ie. Pozdrawiam serdecznie. No właśnie. Więc nie korzystam. Ten mikrofon trochę inaczej działa niż ten, z którego nagrywam na YouTube'a, ale też mogę mówić zupełnie innym głosem, trochę bardziej miękkim, trochę bardziej miłym, trochę bardziej seksownym, czy coś? Nie wyszło mi to? Zrobiło się sucho, ni stąd, ni zowąd? Zawiało suchością? Całkiem to możliwe. Jak minęła niedziela? Czy się wydarzyło coś ciekawego? Dzisiaj grałem w Battlefielda 4 na live i byłem taki wkurzony, nie wiem czy było to po mnie widać, bo mi nie szło. Znaczy czasami mi szło, czasami mi nie szło. Nie wiem czemu, ale właściwie jakoś mi się dobrze grało, jakoś tak mnie po Battlefieldzie zawsze głowa boli. Rano grałem w Star Wars, ale za krótko spałem. W ogóle, jak mam opowiadać o niedzieli, wypadałoby zacząć od rana, nie? No właśnie. Więc... A właściwie należałoby zacząć od nocy. Położyłem się spać o 3 w niedzielę. Jako... No, samo przez się rozumie. Tak późno było. Oglądaliśmy sobie z żoną film. Oglądaliśmy taki film, skandynawską wersję Millennium. Millennium to jest takie znane dzieło skandynawskiego, szwedzkiego pisarza, który napisał 3 książki i mu się umarło. Szkoda, bo fajnie pisał. No i żeśmy siedzieli do bardzo, bardzo późno, a dzisiaj rano o 9:00 facet, kurde, włączył wiertarkę 2 piętra wyżej i nas zbudził, a jak skończył wiercić, to włączył takie techno, takie techno po prostu... Takie głośne w sensie, ale takie bardzo... Tam było techno i nic więcej, takie łupanie. Jak ta babka gdzieś tam, był kiedyś taki mem, chyba całkiem niedawno w internecie, to bzyczy, łupie nad głową cały czas, spać się nie da, panie. Tak właśnie łupało, no. No a potem live'y, śniadanie, live'y, poszedłem spać, nie wyspałem się. No i takie tam. Takie tam rzeczy. Czy będzie ten Władca Pierścieni? Czekajcie, muszę też zweryfikować to, co na tych kalendarzach jest napisane. Już wam pokazuję.
bo wiem skąd często zdarzają się te, te niejasności na temat tego, co będzie na live. Zobaczcie. Na tym kalendarzu, to jest kalendarz na mojej stronie, są podane następujące słowa kluczowe. YT, a tu jest legenda. YT oznacza mój główny kanał YouTube. Rock Alone 2K w pasie. To jest ten kanał. Natomiast to YTRM oznacza ten drugi kanał. Rock Life. I tutaj, zgodnie z zapowiedzią, 26 minut temu pojawił się Lord of the Rings War in the North. War in the North. Natomiast live'y są oznaczone zupełnie innym kolorem. Przy okazji, Adam się pochwalił dzisiaj, że na 3 miesiące do przodu premiery uzupełnił. Nadchodzące, więc też możecie sobie zajrzeć i zobaczyć, co nam się szykuje. Tak to wygląda. Więc proszę korzystać tu z legendy na kalendarzu i wszystko będzie cacy. Wszystko będzie cacy. W cacy. Okej. Gdy mam do wyboru lektora lub napisy, co wybieram? Zakładam, że chodzi ci o filmy, no bo tak, to chyba jest jedna opcja. Zawsze wybieram napisy. Zawsze wybieram napisy. Gdybym miał wybór, to bym wybierał napisy angielskie i film po angielsku. To jest najlepsza opcja dla mnie zawsze. Jezu, Graba i Nexus grają w Minecrafta? Ale nie na live'ie. Z tego, co widzę. To nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem. Zobaczymy. Ale chyba nie za bardzo. Czemu w tagach Battlefield... O kurde, faktycznie. Słuszna uwaga. Zaraz to naprawię. Ktoś mi zwrócił uwagę, że moje tagi są, kurde, niedorobione. Zaraz to zobaczymy. Wczytuj się. Tagi. Faktycznie nie wpisane jest Rock and Royo. Rock and Royo. Aż dziw, że się jeszcze nie wyświetla w możliwych opcjach YouTube'a. Okej. Dobra, już poprawiłem, dziękuję. Dziękuję za zwrócenie mi słusznej uwagi. Czy oglądałem Django? Oglądałem, ale oglądałem, kurde, w samolocie. Tak kiepskiej jakości to było. Nie wiem, czy sobie nie zrobiłem krzywdy. Czy będę grał w Seven Days to Die? Prawdopodobnie tak, ale najpierw chcę sobie pograć, chyba w pierwszej kolejności z tych gier będę sprawdzał Nethera. Chciałbym sobie na najpóźniej zostawić DayZ, bo wiem, że DayZ ma świetny potencjał, natomiast nie chciałbym pokazać tej gry w momencie, w którym jest niedorobiona, to znaczy w którym może być lepsza. I jeszcze poczekam na DayZ. Kiedy można się spodziewać kolejnej dawki porannego roka? Ja sobie przyjąłem takie założenie, że będę nagrywał porannego roka. Porannego roka wtedy, kiedy poprzedni odcinek będzie miał 20 tysięcy odsłon. Takie mam wymagania. Znaczy, to jest tyle czasu spędzam nad tym porannym rokiem teraz, że po prostu chcę, żeby on docierał do ludzi. Jak nie dociera, to sobie robię przerwę. Tak o. Nie, to nie jest najlepsze rozwiązanie, trzeba by robić wszystko niezależnie od oglądalności, ale jakoś taki mam kaprys. Masz złe dni, no to słuchaj, możesz sobie obejrzeć jakieś starsze. Te filmy nie straciły na jakości. Tego tu jest naprawdę sporo. Tak sobie myślę. Za głośno mikrofon? Nie, to ja za głośno mówię. Musicie mi wybaczyć. Teraz powinno być trochę lepiej.
O czym będzie Live New News 1 kwietnia 2021 roku? A to ciekawe pytanie jest. Ciekawe pytanie mi zadajesz. Ale to się jeszcze zastanowię, bo to... Roku, powiedz mi, czy warto zaczynać przygodę z WoW jako nowy gracz? A jakbyś chciał zacząć przygodę jako stary gracz? Oczywiście, że warto. Oczywiście, że warto. Czy będę kontynuował Outlasta? Nie, dziękuję, dziękuję. Zawał serca na zamówienie, to ja nie chcę. Nie wiem, czemu Poranny Rok nie jest wyświetlany w kinach światowych. Nie mam bladego pojęcia, powinien. Ktoś za 20 lat wejdzie na YouTube, odkryje te moje stare programy i będzie je puszczał w kinach światowych. Jakie dobre filmy polecam. Kurde. Teraz ci pokażę. Jak sobie wejdziesz tutaj, specjalnie do działu serie, rok w kinie, to masz tutaj po pierwsze filmy nowe, które były w kinach, ale masz też stare filmy, które moim zdaniem są bardzo dobre do oglądania. Na przykład Stand Up Guys, Dread 3D czy Jack Reacher. Tych filmów takich, które polecam, będzie przybywało. Także tutaj odsyłam. Jakby co? Jakby co? Okej. Czy dziś też będzie Joanna Krupa? Będzie. Tak jest. Rozweselmy sobie humor Joanną Krupą. Joanna Krupa. Oj. Od razu mi się śliczna dziewczyna wyświetliła. My God. Mam nadzieję, że pani Anna nie będzie miała pretensji, że ją tak wykorzystujemy tutaj dla poprawy humoru. Mój Boże, jakie przezroczystości tutaj straszne ma na tym. No. No. Rany boskie. Już pokazała się nagość. Tego nie mogę. Nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. Oglądajcie Roka, nie Anna. Joanna? Joanna? Z rana? Coś tam? Dobra, bo muzykę puścimy. A ja se popatrzę, a wy nie, a co mi tam? Mam se internet, to se powstrykać mogę po obrazkach. A ja cię nie mogę. Nie powiem, co widziałem. Se sami poszukajcie. Tak, pogram dzisiaj w Battlefield 4. Czy zagram w Counter-Strike Global Offensive? No nie, no to już Counter-Strike'a już mam tak dawno, lata długie za sobą. Nie mogę wrócić już do tej mechaniki, już mi nie podchodzi tak bardzo. W co jeszcze grałem? Grałem w GURPS-a, ale, znaczy, na systemie GURPS-a żeśmy grali w Vampira. Grałem w Cyberpunka 2020, grałem w Dungeons and Dragons, no i grałem w Warhammera. Coś jeszcze tam pogrywałem, ale to już mniej, jeżeli chodzi o takie systemy papierowe. Która część Call of Duty najbardziej mi się podobała pod względem multi? Oprócz Ghosta? No chyba ten, Modern Warfare, pierwszy. Black Ops też był fajny, pierwszy. Dostanę jakiś ten pozew, kurde, od Joanny Krupy. Adwokatów za wykorzystywanie jej ten...
Dobra, dobra, żeby wszystko było jasne. Żeby nie było, że tylko Jannę Krupę wykorzystuję, to sobie wykorzystam jeszcze kogoś innego. Grafika! Yes. To jest, moi drodzy, Scarlett Johansson. Niech też nam rozweseli humory. Tak jest. What the? Aha. Tam, tarara. Dobra, wystarczy tego. Się tylko przychodzili tutaj do mnie dziewczyny oglądać. Ja sobie jeszcze popatrzę. Ale dobra, dobra. Niech tam. Nie jestem tu dla własnej przyjemności. Joanna ładniejsza? Musimy sobie zrobić kiedyś ankietę. Dobra, zrobimy sobie ankietę. A co, Paul? Jak to się... Paul? Mistrzu Paul. Mam nadzieję, że dobrze... Johansson... Johansson! Ta-ra-ta-ta, kreatę, Paul! Proszę bardzo. Oto ankieta. Nie, nie, to nie tu. To nie tu, przepraszam. Możecie zagłosować pod koniec Q&A i sobie sprawdzimy, która dziewczyna wyszła lepiej. Tak myślę. Tyler Momsen, zaraz. Kto mi tutaj? Tyler? Co, będziemy sobie robili taki konkurs na Q&A. Jezus. Wpisałem tą Tyler. Ona jest ten... Z tego pokolenia tego, jak mu tam? Natanka, emo, nie? Emo, on coś tam mówił o emo. Co to za makijaż? A, no cóż, każdy ma gorsze momenty. Dobra, 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 dobra. Nieważne, nieważne. Dzisiaj głosujemy tylko na te dwie. Zwyciężczyni dzisiejszego głosowania zostanie przeniesiona na przyszłe spotkanie z Q&A i wybierzemy sobie kolejną. Kolejny będzie wielki finał między dwoma pięknymi kobietami. Tak sobie to zorganizujemy. A co? Mogę, mój live sobie mogę. Dobra, co tam u was słychać znowu na czacie? Sprawdzimy. No, dziewczyny idą łeb w łeb. Delikatnie prowadzi Scarlett Johansson, ale jeszcze daleko do mety, jeszcze daleko. Nie zbliżyły się nawet do półmetka. Ale powoli tych głosów przybywa. Teraz jakby widzowie się bardziej zaangażowali. Kolejne kliknięcia, kolejne głosy pojawiają się błyskawicznie. Kto wygra? Tego dowiemy się później. No. Ale fajna muzyczka, taka kultowa, nie? Czy kiedyś jeździłem Simpsonem? Nie, nigdy nie jeździłem Simpsonem. Nie. Nie bardzo. Nie za bardzo, nie zdarzyło mi się. Link do głosowania mogę wam dać. Czy oglądam telewizję? Nie mam czasu. Albo sobie gram, albo sobie streamuję i gram, albo sobie nagrywam na YouTube'a i gram. Kto by tam miał czas oglądać telewizję? Po prostu od czasu do czasu wybiorę sobie jakiś fajny film, który mi podchodzi i sobie go obejrzę na tym Netflixie, ale to wszystko. Rok przecinek horrory równa się wyświetlenia. Pomyśl nad tym. Nie zawsze chodzi o wyświetlenie. Ja to mówię tysiąc razy, nikt mi nie wierzy.
nie zawsze o to chodzi w ten, jeżeli chodzi o dobór gier. Jeżeli chodzi o vlogi poranne, to przyznaję się, że chcę mieć tam jakieś cyfry na tych vlogach. Natomiast jeżeli chodzi o gry, no to nie, to nie zawsze będę wybierał to, co się lepiej będzie oglądało. No, ja się boję tych horrorów, ja się naprawdę ten... Naprawdę się boję tych horrorów, no co zrobić? Ile dziennie siedzisz przy kompie? Non stop, chyba że idę gdzieś tam się z synem pobawić, albo gdzieś wychodzę z rodziną, albo... Nie wiem. Non stop, to nie da się policzyć tego w godzinach, bo to... Musiałbym policzyć ile śpię, potem odjąć różne tam... Na pewno więcej niż 10 godzin. Selma Hayek. No tak, nie dzisiaj już, nie dzisiaj. Dzisiaj skupiamy się na tych dwóch ślicznych pannach, które idą tak naprawdę łeb w łeb, niesamowite. Niesamowite, jak wasze gusta się rozkładają. Kto by pomyślał? Nie, nie skuszę się na Minecrafta, nie dzisiaj, okej? Jak już zrobię Minecrafta, to po swojemu i prawdopodobnie sam będę grał w Minecrafta. Ale to jest daleka przyszłość, bardzo daleka. Po której stronie mam lampkę za sobą? Po prawej. Po prawej. Zobaczcie, jak świeci. Tak. Nie, bo coś sobie zrobię z kamerą albo co, nie wiem. Ja mam źle lampy. Mam słabe ustawienie lamp w pokoju, ale to dlatego, że mam blisko ścianę za monitorem i nie jestem w stanie ustawić lampy tak, żeby była okej. Okay. Żeby była okejka. Kurde, gdzie mój papier toaletowy? Nie pytajcie, czemu mam papier toaletowy przy kompie, albo możecie pytać, dlatego że mam alergię i często mi kapie z nosa. Ale też wykorzystuję papier toaletowy, bo jest taki delikatny, żeby lampę z tego, z kamery zakryć trochę, żeby mi się to światło... Zaraz wracam. A czekajcie. Zapomniałem, mamy się odchamiać, nie? Zatem muzyka klasyczna, gatunek klasyczna i proszę was bardzo, będzie dramatycznie, bo idę do łazienki, więc ta. A może coś spokojnego. Będzie całujący walkirię. A co tu się dzieje ciekawego? Delikatnie prowadzi Scarlett Johansson. No to jest całujące Walkirie, to jest Wagner. To jest muzyka... O Boże, znowu mi się Scarlett Johansson wcisnęła. Zbliżenie. Ja cię sunę. Lepiej to wyłączę.
To jest muzyka znana chociażby z czasu apokalipsy. Co robi czerwona kredka na moim mikrofonie? Służy jako... żeby od dystansowania. Zapewnia dystans między filtrem a mikrofonem. A wcześniejszy utwór to był Clouds. Po prostu Clouds. Ja nie wiem, czy to czasem nie była muzyka z Cloud Atlas. Z Atlasu Chmur. Zawsze, kiedy wydaje mi się, że uporałam się... Nie, bez reklam, bez reklam. O Jezu, i ta laska ze zgagą jeszcze, no. Niech sobie leci tutaj w tle. Zobaczcie. To jest muzyka z Cloud Atlas, Cloud Atlas. Tam też chodziło gdzieś o napisanie muzyki po drodze. Ops. Jaki był mój pierwszy film na YouTube? To można odnaleźć bardzo łatwo. Nie jest wielki problem. Nuta z Atlasu Chmur, no. Fajna rzecz, fajna rzecz. W ogóle świetny film. Kiedy będzie czat jarokowy? To jest pytanie, które ja też często zadaję i nie mogę uzyskać odpowiedzi na nie. Czy będę kontynuował zabawę z Call of Duty? Tak, ja zapomniałem gdzieś totalnie o tym, a powinienem. Powinienem zdecydowanie. Czy wznowię w przyszłości akcję Playnex? Playnex tu już nie, bo on nie działa niestety. Znaczy nie działa tak, jakbym chciał. A ja nie lubię takich pozornych działań. Za bardzo. Ja lubię, jak coś ma sens. A nie tylko robi mi dobry PR. Simy i Anna dają radę. No, spoko, spoko. Czy lubię klasyczną muzykę? Tak, tak. Owszem, lubię. Czy jestem chory? Nie, jest okej. Okay. Znaczy cały czas mnie męczy alergię i przez alergię czasami mam fatalny głos i kicham i w ogóle. Ale okej, jestem okej, myślę. Ile dałem za swój filtr do mikrofonu? Gdzieś ponad 100 zł i nie jest sporo lepszy od gąbki. Ja sobie kupię zwykłą gąbkę i na ten mikrofon założę. Myślę, że będzie lepiej. Gra Divinity Origins jest we wczesnej wersji, tak? Zerknę, zdaje się, że z Royem będziemy w nią grali. Czy będzie dzisiaj SimCity? Nie, raczej nie. Ale trochę muszę odsapnąć sobie od SimCity, za dużo tego było. Jaka będzie następna seria? Czekajcie, rzućmy okiem na kalendarz może. Zaraz sprawdzę. Zobaczmy, co nam się tu szykuje ciekawego z nowości, bo takie starsze gry to ja sobie sięgam właśnie po Infestation, po tego typu historie. Mamy tak, premierę Might and Magic Legacy, to się raczej nie nadaje na premierę. To jest za 4 dni. Blackguards, też jakoś mi nie podeszło. Dragon Ball, raczej nie. Car Mechanics Simulator, wpiszmy to, zobaczmy, co to jest.
Car Mechanic Simulator. Niech będą gry online. Coś to się powoli wczytuje. Ten gry online. No to niech będzie Eurogamer w takim razie. O, Eurogamer.pl, nieźle. A chyba się nie nadaje na Let's Play'a, jednak. Broken Age PC. Myślę, że z tego zrobimy coś. Wtorek 28 stycznia. Ja no, na ostatnim Newniusie to mówiłem, jak jesteście ciekawi Newniusów, serię, Newnius. I tu jest, w tym odcinku mówiłem o tym. Okej, okay. Dobra, gdzie ja byłem? Tutaj. I to może być fajne do pokazania. Co dalej? Co my dalej mamy? Shadowrun Dragonfall to raczej nie, bo to jest taka turówka. Tomb Raider Definitive Edition. Do końca nie wiem, co to jest, sprawdzę. Galactic Starfighter. Co to ma być? To już chyba jest. No dobra, mniejsza z tym. Outlast na PlayStation 4. What the fuck? Nie wiem, wątpię. Lego Movie Video Game. Maybe. Na pewno będę robił The Last of Us, Left Behind, ale to będę prosił o, żeby ktoś mi pożyczył konsolę, bo moja idzie na sprzedaż, jak wiecie. Banished na pewno pokażę na live'ie. NASCAR 14 też pewnie na live'ie. Jezu, 14 już. Man of War. Rambo też zrobię coś. Steve'a coś zrobię, ale nie wiem jeszcze do końca co. I jak to będzie wyglądało. Castlevania też jest świetna. Garden Warfare, przypuszczam, że pogramy sobie na ten, ale to widzę, że to jest tylko na XX-a. To może być ciężko. Istnieje szansa na serię z South Parku. Dark Souls 2 na pewno będę pokazywał. Planet Side 2 na PlayStation 4, Titanfall na pewno pokażę. No, takie rzeczy. Sorry, za bardzo się zapędziłem w te rzeczy, tutaj, te daty. Tak, w tyle leci soundtrack z Cloud Atlas właśnie. Czy ja wolę polskie filmy, czy zagraniczne? No zdecydowanie wolę zagraniczne, niestety. Chciałbym polskie. Ale raczej denne bywają te polskie i tak, co zrobić? Przerwa na granie? Nie, na oszczędzanie. Na telefonie? Siedem. Nie, w Millennium. Znowu mają happy hours. Te lokatę z lepszym oprocentowaniem. Dobra. Na czym to żeśmy skończyli? Nie będę przesadzał, już tam Cloud Atlas mogę puścić, chociaż to też zakrawa na łamanie praw autorskich, ale trudno. Będę kontynuował serię The Walking Dead, jak tylko pojawią się następne epizody. Czemu nie mówicie, że lampka wam świeci w oczy? Chyba moja kamera straciła ten... ostrość. Już ją odzyskaliśmy magiczną ręką. Co wiesz o grze Thief? Co ja wiem o grze Thief? Dużo wiem o grze Thief. Mówiłem nawet. Gdzie to było? Musicie sobie wejść na serię, tylko cholera, tu nie, za mało widać jest w tym. Teraz, a może jak wpiszę tutaj? To mi się pojawi. O kurczę, a New News odcinek trzeci. Tutaj sporo informacji na temat Tifa było. Zachęcam, polecam. Sobie obejrzeć. Jak ktoś jest ciekawy. Aha, czekajcie, nie pokazałem wam, Boże. Zapominam przypinać te screeny. Jak zwykle, seria. New News i New News odcinek trzeci. Wystarczył mnie na blogu wpisać TIFF i wyskoczą wam wszystkie informacje. Trago trochę jest, jak widzicie. Czasami dziwne się tytuły pojawiają, nie wiem czemu. Aha, bo to jest gra, która jest podobna do TIFFa. A nawet ma w tytule Legacy. Dobra, to już wiem o co chodzi. Nie jest podobna, tylko ma w tytule TIFF.
I tutaj macie akurat tego Niniusa, bla 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 bla. Takie historie. Jeżeli chodzi o komputer dla mojego syna, to nie ma się co spieszyć, naprawdę. Tarata. Kiedy będę wrzucał odcinki Star Wars, to muszę Adama spytać, bo to Adam zarządza tym kanałem. Zaraz zobaczę, a nic nie wrzucił jeszcze? Boż. Tyle tych rzeczy do omówienia, tyle tych odpowiedzi, pytań i tak dalej. Kanał Rock Live. Nie, to jest na Rock Star Wars. Nie, tu nie ma, Boże. O, tu jest. Rock Star Wars. A, jeszcze nie wrzucił. Ale już niedługo zacznie wrzucać. Już mówił, że w weekend wrzuci, więc... Coś tam musiało wypaść. Czy ja wrócę do WoWa po wyjściu dodatku? Tak, wrócę. Ja nawet cały czas gdzieś tam grywam WoWa. Chociaż teraz ostatnio w Star Wars więcej. Który program bym wybrał? OBS-a czy XSplita? XSplita. OBS jest lepszy w paru rzeczach, ale XSplit jest wygodniejszy. Ma dużo scen, a ja mam dużo gier, te sceny mi się cały czas dynamicznie zmieniają, wiecie. Takie rzeczy mogę sobie błyskawicznie przepstryknąć. I tam to dla mnie jest miodek. Czy zagram ponownie w Guild Wars 2? Pewnie za jakiś czas zagram. Wiem, że w Smajcie weszła nowa postać, dam jej trochę okrzepnąć i zagram. Winter Gaming Gdańsk, a nie wiem, to strasznie daleko jest do Gdańska. Chyba nie dam rady raczej. Czy będzie FIFA 14? Może. Ale to na konsoli jakby co, bo to tam jest trochę inna fizyka, inny silnik jest ten poruszania się. Czy dam się namówić na imprezę LAN Wars? A nie wiem, to jak jest w mailu, to Adam sprawdzi i on mi powie, czy powinienem się dać namówić, czy nie. Nie mam czasu tego wszystkiego analizować sam. Czy wszystkie gry kupuję sami, czy mam na nie zniżkę? No, mam to szczęście, że dostaję gry od wydawców, tak jakby. Tak jak, ja wiem, jak redakcje gamingowe często dostają, ja też dostaję im fajnie. Czy Naki jeszcze powróci? No nie wiem po co, przeszedłem go, tam już nie ma do czego wracać. Czy planuję robić filmy w rozdziałce 4K? No, nawet próbowałem Battlefielda. Nie, próbowałem jednego vloga, ale coś mi się stało z dźwiękiem. Dźwięk miałem, desynchronizację i nie wiem co jest grane, nie wiem czemu. Czemu nie wrzucam odcinków z Battlefield 4 na YouTube? No właśnie to jest błąd, powinienem go naprawić. Jutro w ogóle siądę i nagrę taki new news, nagram taki dłuższy new news z tego, z Watch Dogs. I być może pogram trochę w Battlefielda. No dobra. Jest już drugi sezon The Walking Dead. Nie, no jest, ale czekam na nowe epizody. The Walking Dead u mnie też jest. Zaraz ci zresztą pokażę wszystko. U mnie jest wszystko na cacy, no. Żeby nie być gołosłownym... A, Boże, po co ja to pokazuję? Po to mam stronę, żeby... Jarok, serię, Let's Play, mam taki dział. I w tej serii jest... I tu jest wszystko elegancko zrobione. The Walking Dead Season 2. I są wszystkie odcinki, jakie zostały zrobione z sezonu drugiego.
Na resztę trzeba poczekać. Podobnie zresztą sytuacja wygląda z The Wolf Among Us, gdzie też czekamy na epizody sezonu pierwszego, przy czym tu wszystkie są po polsku, na polski przetłumaczone. Także polecam, polecam gorąco. Wow, 6 tysięcy osób weszło tutaj na tą stronę. Nieźle. I 6 tysięcy osób weszło i tylko 5 lajków. Co za ludź. Co za ludź. Człowiek się tak stara, a ci nawet tego palca nie wcisną. Boże, to życie jest niesprawiedliwe. Czy coś w ten deseń? Także polecam, zerkajcie na te moje podstrony, tu dużo fajnych rzeczy można znaleźć. Dużo fajnych rzeczy. Season 2, weź nie rób wiochy, albo PL, albo angielski, a nieco drugi wyraz i inny język. No bardzo cię, Kolonik Dale, bardzo cię przepraszam. Jestem, trochę się czuję swobodnie tutaj na Q&A. Mam wrażenie, że jestem wśród znajomych, a nie, że mi tu takie gestapo na czacie siedzi i będzie mnie błędy. Wiesz, ile ja robię specjalnie błędów językowych? Na przykład zmiękczam jakieś wyrazy czy coś? Boże, myślałem, że jestem prawie jak wśród rodziny, no. Że tu mogę sobie na wszystko pozwolić, że tutaj przychodzą tylko ludzie, co chcą posłuchać moich pierdół. A tu mnie tak, mnie tu pocisnął teraz strasznie. Mój Boże, co za człowiek. Co za człowiek. Mówiłem już, czemu mam tą kredkę. Ta kredka jest po to, żeby zapewnić dystans między popfiltrem a mikrofonem. Bo musi być dystans. Bo jak się styka, to traci trochę na jakości. Co ja myślę o Shadowplay? Myślę, że Shadowplay jest niesamowitą opcją. Dla ludzi, którzy nagrywają materiały. Czym się zajmuję zawodowo? Prezentacją gier. Świat w twoim samochodzie. Nowy Citroën C4 Picasso Technospace. Citroën Creative Technology. Jak wolę parkować samochodem? Przodem czy tyłem? Kurde, pewnie to jest jakieś zboczone pytanie, ale wolę parkować tyłem. Shit, wiedziałem, że to będzie zboczone pytanie. Chociaż czy ja wiem? Czemu popieram WOŚP? Nie chcę mi się mówić, nie chcę mi się opowiadać. Jest dużo powodów, bardzo pozytywnych przede wszystkim. Ale nie chcę mi się walczyć z wariatami, którzy zaraz... O, 50% w ogóle z tyłka wyjęte. Nie, dobra, nie chcę wchodzić w ten temat, bo on mnie wkurza. Wkurzają mnie ludzie, którzy się wypowiadają przeciwko WOŚP-owi. I mnie to drażni i irytuje. Ale się nie gniewam, jeżeli chodzi o to pytanie, czy coś, nie? Każdy ma prawo zapytać, o co chce. Nie zagram w Minecrafta z grabą. To nic nie ma związanego z grabą, tylko raczej z Minecraftem. Kiedyś może zagram z Minecraftem, w Minecrafta, ale spoko. Wszystko w swoim czasie. Kiedy War Z na YouTube? Jutro wrzucę. Oj, ja się nie wypowiadam na temat cudzych związków, chyba że zawodowych, ale to też rzadko. Nie. Zgolić brodę po bokach, będę wyglądał lepiej. Ja nie muszę wyglądać lepiej, ja muszę mieć brodę. O proszę, często mówię 600, a powinno być 600. Tak, masz rację, dziękuję. 600. Chociaż nie wiem, czy często mi się zdarza mówić 600. 600. Dobrze. Boże, muzyka się przesadnie niepokojąco zrobiła. Ja raczej podziękuję. Czemu akurat czerwona kredka? Przypadek. Wziąłem cokolwiek.
Czy będzie jutro poranny vlog? No nie, nie będzie. Nie zrobiłem. Nie zrobiłem. Nie miałem natchnienia. Czemu Nerwarian ma teraz więcej widzów niż ty? Mój Boże, czemu mi zadajesz takie bolesne pytanie? Muszę to analizować. Muszę to teraz analizować. Coś, co może być dla mnie przykre. Przecież mogłeś mnie zranić. I jeszcze mnie zmuszasz do udzielania odpowiedzi na ten temat. Ktoś mnie pokonał. Czekajcie, zobaczymy. Jakim prawem? Jakim prawem? Ma no, bo jest świetnym streamerem i, ma, i pokazuje bardzo dobrze fajną grę, która jest popularna, no. Dlatego ma, ja nie pokazuję gry nawet. Chociaż jak włączę Battlefielda, to pewnie trochę osób sobie i tak pójdzie. Nerwarian jest dobry, zasługuje na ilość widzów, jaką ma. Okej. Zawsze, kiedy wydaje mi się, że uporałam się ze zgagą, ona powraca w najmniej... Ale dużo pytacie, rany boskie. Zgaga, wypróbuj Ortenomax. To nowoczesny lek. Możesz zasypiać u mnie. No wiem, no jak każde dziecko w swoim wieku musisz iść do przedszkola. Synu, ty się źle czujesz, jak nie chodzisz do przedszkola. No mówię ci, że jak przychodzisz, jak jesteś w domu przez cały dzień i nie macie w przedszkolu, to strasznie szalejesz, to ledwo można to wytrzymać. W przedszkole bardzo dobrze ci robi. Uczysz się dużo rzeczy, mam też. Już. Co? Dobrze, spoko. Nie masz się, synku. Tylko przedszkole jest fajne. Ty się boisz, że nie będziesz grzeczny? Bycie grzecznym czy niegrzecznym, synku, to nie jest kwestia... Nie, mama powiedziała ci, że jak następnym razem dasz się złapać na tej samej, na tym samym przewinieniu, to dostaniesz karę. Nie musisz wychodzić na czworaka z jadalni, prawda? To jest tak trudno do zapamiętania? A, właśnie. Pamiętaj, synu, masz dwie rzeczy, dwóch rzeczy masz nie robić. Po pierwsze, nie wychodzić na czworaka z jadalni, tak? I nie wchodzić po dwa stopnie i nie skakać ze schodów. Jak to załatwisz, to masz już z głowy. Czy ja myślałem o zrobieniu live'a Gothic? Kurde, no myślałem, ale nie wiem, czy to nie jest ten, czy to nie jest jakaś pomyłka w tym głosowaniu. To nie jest piżama. To są takie spodnie w kratę. Czy mam zamiar zagrać w Left 4 Dead 2? Tak, tak, chciałbym. Nie mogę powiedzieć, który streamer jest moim faworytem, bo to byłoby faworyzowanie właśnie i dużo osób mogłoby zagłosować dlatego, że ja tak uważam. A to nie o to chodzi. Po co głosowanie tak to? Pewnie ci chodzi po co to głosowanie? Bo jestem ciekaw waszej opinii, jestem ciekaw waszego zapotrzebowania. To, że... Słuchajcie, no... Gdybym na przykład zrobił głosowanie, czy mam pokazać gołą dupę, czy nie, to by było dużo głosów na tak. Ale to nie znaczy, że pokażę, nie? Po prostu jestem ciekaw waszej opinii. To jest tak, jakby... Po wyniki ankiety... Ja oczywiście zerkam na nie. Gdzie to było? Boże. O. Ja zerkam na te wyniki ankiety i zastanawiam się, planuję różne gry w oparciu o to, ale to nie jest tak, jaki tu będzie wynik, to ja to muszę zrobić, nie? Ale wszystko było jasne. Ja jestem samodzielną, decydującą za siebie jednostką i se nie dam, se nie dam nakazywać tego czy owego. Z przyjemnością zerkam i czasami się ten dostosuję. Aha.
Czy płacę Adamowi za to, co dla mnie robi? Jezus Maria, jak to zabrzmiało? No to... Znaczy... Ja zatrudniam kilka osób w oparciu o to, co robię na YouTube. Adam jest jedną z nich. I przez zatrudniam mam na myśli normalne zatrudnienie, które wymaga normalnej wypłaty. Ach, te dzieciaki. A nie obiecywały, że będą sprzątać? Właśnie. A ja już spełniłem dobroczną. Dobra. Już wystarczy, bo tu reklamy lecą. Oj. Co tutaj do mnie macie? Czy wysyłam autografy? No nie, nie wysyłam, bo bym musiał za dużo, bo bym musiał siedzieć na poczcie non-stop. Nie, nie, nie wysyłam. Jakbym się czuł, gdyby oskarżenie przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy okazały się prawdziwe? No, nie mogą się okazać prawdziwe, ponieważ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy robi normalne sprawozdania finansowe, jak każda organizacja. I na tych, na podstawie tych sprawozdań bardzo dokładnie widać, w jakiej ilości idą pieniądze i... Jak się okazało, że jakby pod tym względem, pod względem wydawania pieniędzy, WOŚP działa bardzo, bardzo sprawnie. Sprawniej niż inna organizacja, którą się tutaj stawia jako przykład. Swoją drogą. Ale skończmy temat WOŚP-u, ok? Bo to mnie wpienia mnie, naprawdę. Jak się fachowo nazywa mój zawód? Wiesz co, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. No ja jestem właścicielem firmy, to jest chyba jedyne fachowe nazwanie, bo nie ma czegoś takiego jak prezenter gier w tym kraju. Znaczy, mówią często recenzent gier, chociaż ja się raczej do tego nie przyznaję. Nie uważam siebie za recenzenta, uważam, że recenzje są do bani. I nie robię recenzji. Ale to jest najbardziej popularne pojęcie, które się określa do ludzi, którzy zajmują się tym, co ja. Czy zamierzam przejść Wolfensteina na live'ie, czy... Ja miałem okazję pograć w poprzednie części, tak, ale nie tak dużo jakoś specjalnie. A Wolfensteina... Chciałbym, żeby to mogła być seria na YouTube'a, ale czy to jest możliwe, nie wiem. Czy gdybym nagle nie był w stanie zarabiać na YouTube, to znaczy, czy by YouTube upadł, to masz jakieś zabezpieczenie? Znaczy, wiesz co, ja już jestem w takiej sytuacji, że YouTube nie stanowi głównego źródła mojego... Właściwie chyba nigdy tak nie było. Tak, mam co robić, mam gdzie nagrywać, także spokojnie. Głośna muzyka za głośno? Serio? No to troszkę ściszyłem. Usuńcie cenzurę słowa kiedy, bo to jest żenada jakaś. Nie, nie, ja specjalnie ją ustawiłem. Ja bardzo nie lubię słowa kiedy. Czuję się pod presją wtedy, jak ktoś mnie pyta kiedy. Czy YouTube upadnie? Nie wydaje mi się. Jakim cudem? Znaczy, taka usługa jest potrzebna. Takie coś jest potrzebne, jak robi YouTube, bo ludzie lubią nagrywać filmy. Okej. Ale pytanie, jedyna możliwość, znaczy... YouTube może mieć ewentualnie konkurencję, która z czasem może się okazać lepsza, ale na razie nie widzę czegoś takiego na rynku. Są tam Vimeo, inne cuda, ale to nie dorasta jakby. Do tego, co pokazuje i potrafi YouTube. A YouTube nie jest idealną usługą, ma swoje wady, ale jest spoko. Strasznie dużo piszecie, troszkę mi... Czy sądzę, że Nevarian jest dobrym streamerem? Sądzę, że Nevarian jest świetnym streamerem. Naprawdę jest świetny. Bardzo, bardzo dobry. Bardzo, bardzo dobry. Co z przeprowadzką do piwnicy? Wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie.
Kurczę, teraz pewnie w ogóle nie słyszycie muzyki, ale dobra. Czy zagram w Wasteland 2? Już grałem, ale jeszcze zagram. Czy planowałem przejście na Game Creds? Myślałem o tym, ale zrezygnowałem. Czy zrobię podsumowanie gier 2013? No, powinienem, ale mi cały czas wiercą, kurde, piętro wyżej i dwa piętra wyżej nic nie mogę nagrywać sensownego. Mnie to po prostu wybija z rytmu. Dlaczego nie lubię w Minecraft? Śmiesznie sformułowane pytanie. Ja lubię w Minecraft. W Minecraft jest fajnie. Kto powiedział, że ja nie lubię w Minecraft? Dobra, tam. Powtarzają się te same pytania, na które nie odpowiadam z determinacją godną lepszej sprawy, bo mi się na przykład nie chce, albo się powtarzają 100 razy. Lecimy teraz, pogramy sobie w Battlefielda 4. Ja nie mogę uwierzyć, tak dużo ludzi przychodzi na moje Q&A, ja tu nawet gry nie pokazuję, no. Co jest? Co jest? Pozdrawiam was wszystkich, którzy przyszli tylko mojego gadulstwa posłuchać, a teraz będziemy grać w grę. A, przepraszam. Nie rozstrzygnęliśmy głosowania. W dzisiejszym głosowaniu, moi drodzy, zwyciężyła jednogłośnie. Nie jednogłośnie. Opinie były zmienne, aczkolwiek wynik ostateczny wygląda w sposób następujący. Waszą sympatią zdecydowanie cieszy się bardziej Scarlett Johansson niż Joanna Krupa. Patrioci z was żadni, ale trudno. Zatem w następnym Q&A wystawimy Scarlett Johansson przeciwko innej znanej piękności i zobaczymy, jak to się potoczy. Pozdrawiam was zatem jeszcze raz. Trzymajcie się!